Cześć! Witam w mojej kuchni. Dzisiaj chcę pokazać Wam, jak można w łatwy, szybki i przede wszystkim zdrowy sposób przygotować jedzenie dla siebie bądź nawet całej rodziny w ciągu około godziny lub dwóch. Ja najczęściej robię to po prostu wieczorem i mam później spokój z gotowaniem na dwa dni. Przygotujemy dzisiaj dwie pasty, które możemy zjeść same na śniadanie bądź z kanapką, prostą i szybką sałatkę. Dodatkowo zrobimy kurczaka w całości w piekarniku. Jako, że piekarnik będzie sobie działał, to dołożymy też łososia. Do tego surówka, warzywa z kaszą gryczaną, które mogą być na przykład świetną kolacją. Zacznijmy od kurczaka, bo to on będzie najdłużej piekł się w piekarniku. Ja zawsze staram się wybierać mięso dość ekologiczne, albo takie właśnie gdzieś ze wsi, ale w Lidlu ostatnio jest fajny kurczak zagrodowy, także myślę, że może to być dość dobre rozwiązanie. Ja właśnie takiego kurczaka mam, prawie 2 kg. Kurczaka oczywiście umyjemy, ale najpierw nastawię piekarnik na 180 stopni. Kurczaka upieczymy w całości, ale do środka włożymy trawę cytrynową, bo ja akurat taką mam. Zazwyczaj używam po prostu cytryny, w sumie nie będzie mi już potrzebna. Tego. Dodatkowo gałązki świeżego rozmarynu. Z wierzchu posypię go solą, pieprzem i troszkę ostrą papryczką, ale jeżeli nie lubicie takiego ostrego smaku, to wystarczy wziąć łagodniejszą. Połowę cebuli, myślę, do środka i troszkę masła klarowanego. Jedzenie takiego całego mięsa jest zdecydowanie zdrowsze, ponieważ tak naprawdę sam filet ma niewiele wartości odżywczych, a głównie białko. Natomiast w tych tłustszych częściach jest więcej żelaza czy witamin. I z wierzchu posypujemy sól. Generalnie ja używam w soli himalajskiej. Dobra też jest na przykład kamienna głodawska. Nasz kurczak jest już w piekarniku i mamy teraz około 2 godziny czasu na zrobienie reszty. Ja kurczaka nie przykrywam po to, żeby się skórka troszkę zmieniła i po prostu w połowie pieczenia odwracam go na drugą stronę i ewentualnie dolewam wody. Przygotowanie kurczaka zajęło na 10 minut. Przechodzimy teraz do pasty. Zrobię dwie pasty jajeczne, dlatego przygotowałam sobie tutaj 6 jajek i ugotuję je na twardo. Jedna pasta będzie bardzo, bardzo prosta, z awokado i czosnkiem, do tego sól, pieprz, bardzo ją lubię. A druga będzie z makrelą, kiszonym ogórkiem i cebulą. Też jest bardzo smaczna. Jajka i makrele tak po prostu widelcem zamierzam rozdrobnić. Szczypta soli, pieprzu i pasta gotowa. Nie? Jak dla mnie bomba. Druga pasta, czyli jajka, awokado i czosnek. Do tego standardowo sól, pieprz i wszystko blenduję. Pasta gotowa. Generalnie żółtka spokojnie mogą być płynne, zachowują one więcej wartości odżywczych, więc warto nie przygotowywać tych jajek. Pasty gotowe, one świetnie się sprawdzą same nawet, jako takie dobre śniadanie białkowo-tłuszczowe. Albo na przykład moje dzieci uwielbiają je z chlebem, tutaj już niewiele zostało, bo ja piekę taki swój. To jest chleb bezglutenowy z mąki gryczanej, ryżowej i jaglanej. Tutaj ma jakąś czarnuszkę, siemię lniane, zakwas. Bardzo, bardzo Wam polecam i też długo zachowuje świeżość. Możecie do tego dołożyć jakieś pomidory, no teraz mamy zimę, więc na przykład już lepszym rozwiązaniem będzie pomidor suszony. Albo trochę kawałek łososia, na przykład do tej z awokado. I cóż, śniadanie, kolacja, przekąska. Świetny, zdrowy pomysł. Kurczak odwrócony. Teraz przygotuję sałatkę i surówkę taką do obiadu. Generalnie w lecie mamy większy wybór. Teraz finezji nie będzie.
Ja wybrałam sałatę świeżą, no powiedzmy, ale ładna karmowana. Do tego będą oliwki, dwa rodzaje. Moje dzieci generalnie uwielbiają oliwki, mogłyby się nimi zajadać po prostu dzień i noc. Troszeczkę cebuli czerwonej, kawałek sera koziego i pestki dyni, które można podprażyć na patelni. I dodajemy dynię. Taka sałatka bardzo dobrze smakuje z polana sosem. Oprócz tego, że możemy oczywiście dodać do niej oliwę z oliwek, to też świetnie sprawdzi się na przykład taki ocet z miodem czy sokiem z cytryny, ale ja nie będę robić tego teraz, bo tą sałatkę zjemy później, więc warto właśnie taki sos do sałatki czy dressing dodać przed samym jedzeniem. Tak prezentuje się sama sałatka, nawet bez dressingu, powiem Wam, że jest bardzo dobra. Takie kolory ma stonowane, no ale cóż, jest zima.